Siema, z tej strony Elven, a to jest ponownie Binding of Isaac Afterbirth. I chciałem sobie siąść chwilę pograć The Lostem i zobaczyłem to w Treasure Roomie. Ja miałem nie robić już odcinka z Losta, chciałem nadrobić postaci tak jak Eve, Azazel, tak dalej. Ale jak ja trafiłem TechX, to ja mogę tak dużo ugrać. I dam sobie jeszcze jedną szansę Lostem, pomimo tego, że w ostatnim odcinku się wkurzyłem, bo no zrąbałem masakrycznie. Zrąbałem parę rzeczy. Parę rzeczy też na temat paru rzeczy też się źle wyraziłem, nie, ludzie źle zrozumieli. Idioto, przecież D4 reroluje Holy Mantle. No ja wiem, tylko że nie o to mi chodziło. Ja w ogóle źle ująłem coś słowa i potem tak się to kończy. Health up, dziękuję. Gra jest dla mnie bardzo miła wtedy, kiedy nie musi być miła. Świetnie. Mogę mieć troszeczkę teraz zwisy przy gadaniu. Nie dlatego, że się będę skupiał na grze, chociaż to swoją drogą, ale dlatego, że mam troszeczkę ciężki dzień. Nie jakiś bardzo ciężki. W sensie, że wiecie, nie wiem co chciałem powiedzieć. Nie, ciężki dzień w sensie tego, że po prostu jestem zmęczony cholernie. I tak siadłem sobie, żeby się zrelaksować i tak, zrelaksować się przy loście. Dobrze słyszycie, tak, dobrze słyszycie. Zrelaksować się przy loście i tak to wychodzi, że akurat trafiło się tak jak to muszę nagrać, tak? Muszę coś nagrać, bo to się często nie zdarza. Teraz krążę w kółko, gdzieś tam pominąłem jakieś drzwi. Ja to nie będę ogarniał, jest dość późny wieczór tak swoją drogą. I tam nie było żadnych drzwi, to tutaj coś musi być, zaraz. Tutaj są, no właśnie, tutaj trzeba iść. Ojeju! A, mam i tak Holy Mantle, to dobra. Już się bałem, że mnie zabije przez chwilę. Dobra. Idź, śmieciu. Uj. Nie ma takiego bicia. Dobra, rozwalmy bossa, już się nie szańmy z tym. Ragman. To jest Zelda Tech X, że można strzelać często małymi pociskami, które biją tak samo mocno jak i duże. Im dłużej trzymacie, zmienia się tylko rozmiar, ale damage dalej jest taki sam. Więc dlatego Tech X jest bardzo mocny. Mam nadzieję, że tego nie znerfią. Nie znerfili do tej pory, więc prawdopodobnie to też nie zostanie znerfione dalej. Oby. Edmund, Tyron, wierzę w was. Bomba, dziękuję. Tam były kamienie z X-em, liczę na Small Rock. To może spróbuję tutaj, bo są trzy kamienie z X-em, to anyway. Dziękuję. Nie przydało mi się, nie polecam. Treasure Room zaliczony, tam to wszystko zaliczone. Mamy dwie minuty, troszeczkę się tutaj... Mogłoby być szybciej, ale nie będę poganiał, bo gram losem, okej? Mam nadzieję, że mi się uda w końcu do D-Hunter odblokować. Mam cichą nadzieję. Panowie, mnie z zaskoczenia bierzecie? Wy chyba nie wiecie, kim ja jestem. Ja się sam w dupie w kolce i zabiję, wy nie musicie mnie zaskakiwać. Ja sam doprowadzę do swojej własnej rychłej śmierci. Pocieszenie. Nie dla mnie niestety. Więcej kluczy, dziękuję. To ognisko powinien był prawdopodobnie rozwalić, bo ono może rozwalić mnie. TechX robi robotę, rozwala wszystko. Sklep, nie chcę. Ja chcę tylko Treasure Room i... Aha, oni się mogą przedostać przez te skały. Treasure Room i Boss Room. Co tutaj mamy? Baterie z tego chyba prawie zawsze wypadają. Pin. Widzę pina, co dupę wypina. Okej. Leżysz, stary, dziękuję. Memories. Brimstone? Jak będzie się z... Jaka jest syn... O, zapomniałem o Seedzie. Przepraszam, zapomniałem. 7J, B2, V8, D4. D4. Nie, to muszę zapamiętać. D4 dzisiaj nie używam chyba, bo skoro Brimstone... Kurde, Brimstone z Tech X? Spróbujmy, ale jeżeli Tech X mi zepsuje, to będzie słabo. O, w mordę! To jest drugi raz, kiedy znalazłem Brimstone w Afterbirthie. Znerfili go, znaczy się, Brimstone został taki sam, jaki był, ale... On się pojawia bardzo rzadko w Afterbirthie. Przynajmniej jak dla mnie. O w mordę, jaki my setup znaleźliśmy. Jak ja to w dupie, to będę głównym.
mamy nie dość, że Brimstone, który mocno bije, to jeszcze mamy daleki zasięg. Nie wiem, gdzie tutaj może być Treasure Room. I to mnie bardzo martwi. Mamy znowu Cards of the Lost. Cards of the Lost, bardzo śmieszne, bardzo. Wyborny żarcik po prostu. Okej. Bombkę weźmiemy. O kurcze. A mogę częściej strzelać teraz. Ten Brimstone mi troszeczkę przyspieszył strzelanie. Aż dziwne, myślałem, że właśnie spowolni i bałem się, że mi zamieni. Ale mimo wszystko i Brimstone, i Tech X są na taki dalszy zasięg, więc cokolwiek by tutaj mi się z tego nie wybrało, to i tak jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ekstremalnie dobrze. Dajcie mi ten Treasure Room i stąd wywalam, bo nie mam czasu. Ha, szczeka. Ja bym tutaj wrąbał jakoś głupio to. To ja bym normalnie... Nie. Serce. No nie. Myślałem, że będzie bardziej warto szukać tego Treasure Roomu. Patrzcie, jak my tym nawalamy. Ludzie, i to jest... Tak, Lexi Brimstone. To będzie piękny run. Sorry. Like I said, na Raymanie. To chyba coś mi bierze. Mam nadzieję, że to przeżyjecie. Nie będę chyba tak dużo kasłał, nie będę dużo... może być... opóźnienie względem kamery. Nie zmieniłem tego, no ale trudno, przepraszam. To już przeżyjecie jeden odcinek taki. Przepraszam, bardzo, bardzo przepraszam. Jest mi tak przykro. Yera, The Tower. Pewnie, że bierzemy Yerę. What do we do? Dobra, teraz widzimy przynajmniej, gdzie możemy lezać. Ja pierniczę, taka synergia, tak trafić. Jak ja się cieszę, że nagrywam, mimo tego, że jestem troszeczkę przymulony, że będę tutaj troszeczkę mulił. Mogę coś ukraść. Curse of the Tower, wy naprawdę chcecie mnie zabić? Niekoniecznie chcę rerollować, dobra. Mamy takie itemy, że po prostu... Ja się nie boję, ja nie boję się. Okej. Oj, oj, było blisko. Wszyscy leżą. O nie, amnezja znowu. For fuck's sake. Dobra, teraz znajdziemy tylko tylko nasz boss room i możemy stąd wywalać, bo treasure room jakoś nam nie wypalały za bardzo na tych piętrach. A to chyba przez to, jakie dobre itemy dostałem. Znaczy się, wiecie, to raczej nie ma nic wspólnego. Nie jest gra zaprogramowana, żeby na to zwracać uwagę, tak mi się wydaje. Ale to chyba po prostu taki mój los. Jeżeli jest dobrze, to nigdy nie może być jeszcze lepiej. Wręcz przeciwnie. Jeżeli ci za dobrze idzie, Elevenku, to musimy coś zrobić, żeby przestało ci iść tak dobrze. Okej. Dziękuję. Ale jakbym pochwytał jeszcze jakieś damage upy, będzie pięknie. Dobra. To szybko, to trzeba zabić szybko, zanim złoży jaja. O kurde. Spoko. Przez ile się bałem, speed i damage, a nie dostaliśmy deala z szatanem, nieważne, lecimy niżej. Tak jak z tym Brimstone, jeszcze w to nie wierzę. Przecież to jest nie... O nie, 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 nie stary, nie. Nie. Jestem mocny, ale to jest już zbyt ryzykowne. Brimstone jest o tyle jeszcze dobry, że oświetla mi Cards of the Darkness. To też jest bardzo pomocne. Bardzo fajna sprawa. Dobra. Open up. Otwórz się na nowych ludzi. Na nowe możliwości. Do it. Just do it. Small rock. Proszę. Dziękuję. Okej, super. To jest piękny dzień. Chodź tutaj. Dobra, znajdźmy treasure room, znajdźmy boss room i idziemy dalej. Tak się zastanawiam. Boss rush spróbuję zrobić. To jest moja jedyna okazja. Wiem, że można blokować fajne itemy idąc dalej do devil roomu, do dark roomu. I
to the chest, ale... No może najpierw treasure'um. Ale po prostu jeżeli ja mam... O Jezu, nie pozwolę ci teraz zginąć, nie. O, więc spokojnie, uspokójmy się troszeczkę, mogłem teraz bardzo, bardzo źle wdupić. Jeżeli mamy szansę, wiecie, myślę, że regularnie jak pojedziemy losem, jakkolwiek, pozbieramy jakiekolwiek itemy i zostawimy sobie Holy Mantle, to myślę, że spokojnie damy sobie radę ubić szatana i tak dalej. Tak sądzę. Z Isaaciem może być troszeczkę ciężej. Natomiast boss rush, aha, już drugiego tego nie będzie, to po co ja to rozwalam. Natomiast boss rush i hash to są rzeczy, które, na które naprawdę trzeba mieć zestaw itemów, które mocno biją i mają duży zasięg. Ja te itemy teraz mam. To jest idealne. Perfekto! Jeszcze dwa damage upy zebrałem do tego. Pięknie. O w mordę! Tu of clubs sobie weźmiemy Jera. Piękne. Dobra. Głos mi się troszeczkę załamuje. Przez to, że troszeczkę mam właśnie chrypki czy czegokolwiek. Nie, no ale to jest cudowne. To jest piękne. My miażdżymy teraz. Stain, okej, może być problem. No, żartowałem. Kolejny damage up. Ojej, teraz, gdzie on jest? Dobrze, nie trafili mnie. To mogę sobie wziąć, czy ja chcę łopatę? Wiecie, łopatę wezmę i odstawię, żeby się już nie pokazywała w Devil Roomach. Czy ja chcę łopatę? Chyba nie chcę, łopata mi nic nie zalicza. I dodatkowo ja nie chcę nic pomijać. Raczej wezmę D4. Ale łopatę możemy otworzyć crawl space, a D4 będę używał, na pewno. W tym ranie nie, więc użyjemy sobie to tutaj. Idziemy piętro niżej. Może nam czasem otworzyć crawl space i tam będzie black market, możliwie. Więc to sobie zostawimy, to jest dobra decyzja, skoro i tak D4 nie chcę używać. To mi nic nie kosztuje. Nawet jeszcze nie więcej spokoju, a już to wszystko miażdżę. No tutaj akurat nie, tak nie wyszło. Ale co tam. Nie czepiajcie się szczegółów. I tak miażdżymy. Jest treasure room, Loki's Horns. Not good enough. Chcesz zaraz weź to! Jak to będzie działać? Myślałem, że jakoś zadziała. No to zrąbałem właśnie ten treasure room. Mogłem to pominąć. Anyway. Nie ma crawl space, okej. A tutaj jest secret room. Nie wiem co ta kupa robi. To może być coś ukrytego w tym pokoju, w tym secret roomie. To może być coś, że jakiś item tam użyty. Może dawać jakiś sekret, ale tego jeszcze nikt nie odkrył, nie wiem. Wątpię, żeby dali tak bezsensowny pokój do gry. Przecież mogliby dać tylko po to, żeby wkurzyć graczy. To jest teoretycznie... To jest teoretycznie w ich stylu. But still. Tak bardzo bez sensu, że aż mi się wierzyć nie chce. Dziękuję. Dwa klucze możemy tutaj zużyć. Piątka, co robiła piątka? Nie pamiętam, ale chyba nie bierzemy. Czy ona powtarzała to piętro? Powtarzała to piętro. Bałem się, że mnie zmieni. Możemy dostać jeszcze jeden item. O ile się nie mylę. A czas mamy jakiś sensowny? Nekropolis 1-12 minut, spokojnie, dobra. Mamy zupełnie nowe piętro i kolejny będziemy mieli treasure room, więc może tam zdobędziemy jeszcze coś fajnego. To jest zawsze fajna opcja. To było niebezpieczne, bo nie pamiętałem konkretnie. Dzięki wielkie. To było niebezpieczne, bo nie pamiętałem konkretnie, czy to robi właśnie to. Wiem tylko, że jedynka i szóstka rerollowały nasze itemy. Worth it. Okej. Krampus head. I odstawiamy. Chociaż... Krampus head czy... Dobra, weźmiemy Krampus head. Ale mogliśmy z tego itemy dostać. A, nieważne. Dobra, wezmę Krampus head. Oj, dobra, nieważne. Nie było mnie tam.
Żebraczek! Gimme. Aha, on mi da HP, to nie chcę. Wywalaj. Moneta, klucz, sklep. Great, kolejny! Mam dużo monet, super, bardzo fajnie, cieszę się, śmiejemy się, bawimy, ale ja chcę coś sensowniejszego niż same te monety. Okej. Mogę mieć takie momenty milczenia, bo próbuję się masakrycznie nad tym skupić, żeby jak najbardziej zmaksymalizować ten run i przy okazji zdążyć na ten zasrany boss rush. Chcę jeszcze ten item room, chcę treasure room. Co do tego nie ma wątpliwości. Wracamy się jeszcze. To jest Necropolis 1, więc z tym nie będzie problemu. Już tam jest, tam nie ma jeszcze matki. Ale jednak wolę odwiedzić ten treasure room i dopiero wtedy tam się udać. Co my tu mamy? Pigułka. Tele... O cholera, telepils. Wait, what? Aha, tu jest wyjście, okej. Troszeczkę się to ze mną bawi. 14 minut, myślę, że powinniśmy dać sobie radę. Szczególnie z naszymi itemami zaraz, tam jest Jera, zostawiłem ją. Weźmy ją na doczas czy coś takiego. I zaraz idziemy dostęp na doczas czy na szatana. Myślę, że pójdziemy na doczas. Doczas. Okej. Bomba, dzięki. No, dajcie mi treasure room. Health up, nie, dobra, dobra. Not worth it. O, świetny sposób na rozwalenie wszystkich ognisk. Genialne. Ciężkie pokoje stają się nawet takie proste. Dzięki. Bomby, lecimy. Okay. Soul Heart. Jest treasure room, dobrze. W sumie mogę tego użyć, nieważne. Big Beautiful Fly, zawsze coś tam zrobi, oby tylko nie wybuchło to obok nas. Himacemesis, to praktycznie te pigułki nic na nas nie robią. 15 minut, może być niebezpiecznie, możemy nie zdążyć. Chyba nawet oleję ten treasure room, co będzie na następnym piętrze, jeżeli się zrobi groźnie. I priorytetem będzie znalezienie samego boss roomu. Tylko tyle. Resztę olejmy. The Blood, o cholera. O cholera. Dobrze, że mamy takie itemy, bo bym już co? Naprawdę? HP? Ale ta gra jest ze mną wredna dzisiaj. Patrzcie, daj mi takie zajebiste itemy z Devil Roomów, a z item roomów totalne gówno. Cards of the Blind. Żebym tylko Bob's Braina nie zebrał, bo bym... Nie byłoby może źle, ale bym się bał. Bałbym się, naprawdę bym się bał swoje życie. Dobra, dziękuję. Monety sobie weźmiemy, bo czemu nie? Zostawmy sobie czas na wierzchu, żebyśmy tutaj nie wdupili. Baterie. A wezmę sobie, spoko. Skrzynka. Bomby kolejne, dzięki. Genialna współpraca. Nie wiem czyja. Szanie. Jest boss room, więc mamy jeszcze... Cholera. Mamy jeszcze chwilę. Spróbujmy dotrzeć do tego treasure roomu. Jeżeli będzie 19, lecimy na bossa. Nie 19? Nie, 18 jak będzie. 18. Jeszcze muszę tę matkę pokonać. Myślę, że z moimi itemami nie będzie ciężko jej pokonać, ale... Boom. Monety. Wezmę sobie. Jeszcze jakbym o sklep zahaczył, to byłoby fajnie. To sobie wezmę. Przy rozwalnie kupy będą wypadać z tego muchy. Genialnie. Klucz, moneta, jest sklep. Wejdziemy sobie. The Bible. Book of Shadows. Temporary Invisibility. To może być dobre. To sobie zostawię, tak. Head of Krampus mi się nie przyda. To jest dużo lepszy item dla nas, bo może nas ocalić w ciężkich sytuacjach. Na pewno mi się przyda na haszu. Dużo mnie nie ochroni, ale zawsze coś. A to co to jest? Dead Sea Scrolls. A gówno, no patrzcie jakie bullshit dostaję. A gdzie ja tam idę? Tu jest boss. Dobra, lecimy. Na bossa zdążymy prawdopodobnie. Na boss z rusha tym bardziej spokojnie zdążymy. Chyba się nie ma czego o co martwić.
Mam nadzieję tylko, że na tym boss rushu nas nie rozgromią, ponieważ nie mam tym razem Dead Cata. Jeżeli na boss rushu padnę, to będzie po mnie. Dobra, dziękuję. Polaroid jest po lewej, prawda? Tak, dokładnie. Nie wiem, co to robi. Co to jest? Brother Bobby! O Jezu, ale gówno. Brother Bobby nic nie robi praktycznie. Jak się zrymowało? Brother Bobby nic nie robi. Co my tutaj mamy? Aha, nie wiem, co mamy. Gromik Hourglass. Dobra, ale weźmiemy sobie... Kurde. Ale się rozpędzili. Chwila, ja też troszeczkę się rozpędziłem i się pogubiłem. Bo się już mogą mnie trafić. Dobra, padnij! Krampus. Spokojnie, co tam jeszcze jest? O Jezu, ale sram. Daj radę, proszę cię, Elevenku, daj radę. Jeżeli będzie jakaś bardzo niebezpieczna fala, to użyję tego Invisibility. To mi się odnawia też co jakiś czas, więc... Spokojnie. Będę mniej mówił, bo no nie dziwcie mi się. Dam radę, muszę. Znaczy no nie muszę, ale chciałbym. O, tylko nie on. Nie, stary, don't. Don't fuck around with me. Okej. Dawaj. Co tam jeszcze zostało? Gdzie to jest? Gdzie ty jesteś? Boję się, że może... Aha, dobra. Chyba coś trafiłem przez przypadek totalnie. Praktycznie to mogę tak stać i nawalać. Okej. To jest dobry sposób. W sumie, jeżeli się na to nie patrzy. Jakby na to nie spojrzeć, to jest bardzo dobry sposób. Już rozgromiliśmy parę fal. Chyba sobie włączę invisibility tutaj. Na tym etapie. Gisz, spoko. Żaden problem. Już mi się odnowiło? O Jezu. Zostałem w Holy Mantle. Przypadkowo, nie chciałem. Jest! 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 Mam the 100. O w mordę, ludzie. Udało się, w końcu. Booby Bump, Homing Bombs, super. Ale zajebiście. Glowing Hourglass mi się nie przyda, Matchstick nie. Ja pierdzielę, udało się, mamy The 100, super. Ja już jestem zadowolony z tego odcinka, jeżeli zginę, nawet teraz. Jestem w pełni zadowolony z tego odcinka, mam całe spocone ręce. O czym prawdopodobnie nie musicie wiedzieć, tak? Nie musicie, ale już jestem spokojniejszy. Idziemy na hasza, to jest pewne. Jak przegramy, to trudno, nic się nie stało. To jest nasza duża szansa na to, żeby to zrobić, ale... A to nie jest dobre dla nas. To jest bardzo dobra szansa dla nas, żeby go pokonać. Ale cóż, zdarzają się różne rzeczy. Jeżeli nam się nie uda, to trudno. Ważne, że chociaż jedną rzecz taką odblokowaliśmy. To jest bardzo dobre dla mnie. The 100. Jedna rzecz za nami. Świetnie. To jest straszne, że The Lostem teraz będą odblokowane więcej niż Isaaciem czy Azazelem nawet. To jest przerażające. Dobra, ja będę jeszcze chwilę przeżywał to, że odblokowaliśmy The 100. Prawdopodobnie za rok spojrzę na ten film i takie... Co, z czego ja się cieszyłem? Ale teraz się cieszę. Naprawdę. Dobra. Mamy sporo bomb, to możemy sobie to zużyć. Weźmiemy więcej monet. Można na dotację wpłacić obok hasza, więc... Spokojnie.
Na tym boss rushu raczej dużo nie spędziliśmy czasu, więc nie, malutko, spokojnie. Nie, 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 ja wolę to. Chociaż chyba tamte bomby byłyby dla nas lepsze niż muchy z kup, bo tej kup już nie znajdziemy, prawda? Wezmę chyba to, fish head. Coś tam jest, chyba że bomby śmierdzą, nie jestem pewien. Albo że mamy, jakąś tam cień szansy na zatrucie wrogów. Nie wiem. Okej, okay, nic nie było, trudno. Daddy Longlegs, weźmiemy sobie invisibility, tak dla pewności. Bo możemy, gówniany item, to weźmiemy sobie oczywiście, bo co innego by gra nam chciała dać, jak nie gówniany item, którego nie potrzebujemy. The world. The world. Zobaczmy, co tam jeszcze jest, tu jest secret room, nieważne. Wolałbym zostawić to na następne piętra, ale jednak jara mi się bardziej przyda, jeżeli pójdziemy do The Chest i zduplikujemy sobie skrzynki, tak? Będziemy mogli dostać dwa razy więcej, albo u Hasha zduplikować skrzynki. Też można. Też jest myśl. Himatinesis. Nie, niepotrzebne mi to. No chyba nie. Za takie gunwoty ja nie będę walczył. O nie, Ringworm nie, proszę nie. To jest fajne, jeżeli chce się mieć coś totalnie losowego. Tak zagrać Idenem z D100 i jeszcze z Ringwormem. To jest losowość 100%, ale... No i jeszcze są itemy, które tam zmieniają łzy co chwilę. Na przykład Cake. Z tego co pamiętam. Tak, ja jeszcze przeżywam. Widać to po mnie aż tak bardzo? To ja się będę siedział i what? What? Losowo sobie siadłem, włączyłem grę, a nagram. No, nie, że a nagram, że takie słowo odwrócone, tylko a spróbuję nagrać. Trzeba to robić częściej. Kamień z X-em. Coś z tego wypadnie, a poza Small Rock jeszcze? Nie. Ale było warto sprawdzić. Ale nieważne. It lives! Kłóciłbym się. Ojeju, ojej, 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 niebezpiecznie. Ale żyjemy, nawet fundamentu nie dostaliśmy. Ile mamy czasu? 5 minut, więc myślę, że polecimy po baterię, żebyśmy na Hasha mieli spokojnie. I idziemy na dół. Ale głupio klucz zmarnowałem, ja pierdzielę. Ale głupio zmarnowałem klucz, dobra. Nie, Hash. I wziąłem Polaroid, idziemy do góry. Nie do piekła, tak. Dokładnie. Używamy Jery tutaj, czy w The Chest? W The Chest są chyba lepsze. W The Chest są same itemy ze skrzynek, więc tam tego użyjemy. No właśnie. Goat Head? Dobrze. Gapis Head? Dziękuję. Ale biorę Invisibility. Spoko, jest spoko. I dostaliśmy sporo kluczy, więc też w The Chest potwieramy pewne skrzynki. Co to robiło? Wiecie, przeczytam, co to robi, zanim mi spartaczy ran. Zdecydowanie bierzemy to. Tu nie ma wątpliwości żadnych. 99 monet, ok. Wbijmy sobie tutaj. No serio? Ja liczyłem, że coś tutaj zdziałamy. Weźmy sobie jeszcze kluczyk, pigułka puberty. Nic mi to nie robi. Rozwalmy sobie jego, mamy sporo bomb. Okej. Dajcie mi teraz na spokojnie przeczytać sobie, co dokładnie robi tamten przedmiot. Jak on się nazywał? Czy ja się nie słyszę, niech go zobaczę. Nie pamiętam, będę musiał go znaleźć. Dajcie mi chwileczkę. A to jest interesujące, ponieważ to jest item, który powoduje, że jeżeli strzelamy w jednym kierunku, to... i nie zmieniamy kierunku strzelania, to cały czas strzelamy coraz szybciej, więc... czy to mi pomoże na... chyba nic nie robi. Anyway, dobra, jedziemy. To jest nasza jedyna szansa. Jedziemy. Come on. O, dostałem w Holy Mantle. No to już nie żyje. Pięknie. No, ale zrąbałem, żeby tutaj dostać. Okej, teraz trzymać się jednego z daleka. Może jeszcze to przeżyje. Jeżeli będzie dużo rzeczy wokół mnie, aktywuję sobie tylko tą tarczę i nawalam.
Jeszcze mam Halo of Flies, to może mnie ochronić. Sporo. Nie, proszę! Bałem się już, okej. Okej, teraz go nie trafię, prawda? To jest moja jedyna szansa, nawalaj go. Cholera. Kuźwa. Taką szansę mieć. Nieważne, odblokowaliśmy D100. Odblokowaliśmy D100, pokonaliśmy Bozrasza lostem. Nie ma się co przejmować. Zdarza się, shit happens all the time. Haha. Jest. Zaraz. A win streak minus 11, no tak, bo nie wygrałem. Dobra, ja jestem szczęśliwy, udało się. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Jeżeli powiedziałem coś nieskładnego, to miejcie na uwadze to, że ja mogę mieć co innego na myśli, bo jestem na przykład zaspany czy coś takiego. I nie od razu: kurwa, ale ty jesteś głupi. Tak na marginesie. Dobra, dzięki jeszcze raz wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się, pa pa. Pa, jest.